Cześć, Haki z tej strony, witam w gry fabularne TV. Nagrywam kolejnego APK, kolejną relację z gry. Przypominam, że gramy w robotikę i dzisiaj chcę Wam przedstawić kolejną postać, którą stworzył świetny gracz, naprawdę świetny gracz. Jeśli miałbym wybrać gracza roku, to byłby to Piotr. On gra świetnie, zrównoważenie. Tworzy świetne postacie, bardzo stonowane z jednej strony, ale z drugiej strony konsekwentnie je realizuje. Zawsze jest w grze, nigdy nie wychodzi poza grę, przychodzi po prostu na sesję, chce grać, gra do samego końca i dopiero jak skończy grać, można z nim pogadać o innych rzeczach. Trochę przesadzam, ale chcę po prostu Wam pokazać skalę tego, w jaki sposób on jest w stanie wciągnąć się w grę i wciąga innych. Jeśli ktoś za bardzo wychodzi poza grę, to go uspokaja i przyciąga z powrotem do gry. Mamy nawet taki znak, taki trik dla Was. Możecie go wykorzystać i wprowadzić w swojej grze. Otóż kiedy off-game zaczyna być coraz bardziej irytujący, pojawiają się jakieś wątki poboczne, ktoś opowiada o filmie, który widział, w którym był podobny motyw i czy to ten sens, czy nie i tak dalej, to mamy taki specjalny odgłos zasysania. Co oznacza, że wszystkie nasze świadomości powinny być zasyśnięte z powrotem do gry i z powrotem do swoich postaci. I Piotr jest jedną z tych postaci, która jest w stanie funkcjonować non-stop, zasyśnięty. Zasyśnięty przez tą postać i odgrywa tą postać. Tak więc do robotyki zrobił nie inaczej, stworzył świetną postać, naprawdę super postać, która sprawiła, że pewne elementy fabuły oraz kampanii zostały ustawione specjalnie pod nią. Już jak będę opowiadać Wam o tej postaci, z pewnością się domyślicie i pojawią Wam się Wasze własne pomysły, ja liczę na nie, możecie mi je podesłać. Natomiast w następnej APK opowiem Wam dokładnie, co udało mi się zrobić, co ja zaplanowałem z tą postacią. Dobra, wracamy do postaci. Tworzenie tej postaci było dość nietypowe i niezgodne ze szkołą, że tak powiem. Otóż zaczęliśmy od statystyk. Ja stworzyłem taką tabelkę Excela, gdzie cała tajemnica za dość skomplikowanym procesem tworzenia postaci robotyki została rozwiana. I w tym Excelu można sobie poustawiać wszystkie parametry i zobaczyć, jakie są wyniki. I Zero chciał mieć dużą informatykę. Dlatego też wyszło mu, że chce zostać cybernautą oraz cyborgiem, co jest niemożliwe, to zasady tego zabraniają. Natomiast mu się podobała statystyka 8, jaką może mieć na informatyce, czyli kula 8 kostkami dwuściennymi. Jeśli nie widzieliście kostek dwuściennych, które ja zrobiłem, zapraszam do moich poprzednich filmików. Natomiast no wyszliśmy od tego elementu, że on chce mieć dużo informatyki. Czyli jakby się tak zastanowić, nie jest to zbyt dobre podejście, prawda? Takie nastawienie się na statystyki, pozornie. Ponieważ w tym wypadku wyszło nam coś takiego, że żeby on mógł być cybernautą, bo cybernautą w robotyce może zostać tylko człowiek, ktoś, kto ma mózg. A cyborg nie ma mózgu. Cyborg to jest osoba, która miała kiedyś moc, został zdigitalizowany i teraz jest duchem w maszynie. Czyli jej osobowość jest zapisana na twardym dysku. No jakimś tam oczywiście nowoczesnym twardym dysku, ale na jakimś hardwareze, a nie na mózgu. Żeby być cybernautą, czyli bezkarnie krążyć sobie po sieci, trzeba mieć mózg, ponieważ mózg nie jest jakby rejestrowalny przez wszystkie firewalle i inne zabezpieczenia, jakie pojawiają się w sieci. Do końca tego nie rozumiem, ale ważne jest, żeby pamiętać, że potrzebny jest mózg, żeby być cybernautą. A skoro on chciał być cyborgiem cybernautą, no to trzeba było wymyślić jakąś bardzo, bardzo ciekawą historię. Jak to się stało, że on, cyborg, jest cybernautą. Może być i funkcjonuje. Oczywiście jest cyborgiem, który ma mózg. Ale zanim do tego dojdziemy, opowiem Wam historię Zero. Pseudonim Zero Cool wygląda jak Keanu Reeves, bodajże to jest Keanu Reeves, z filmu Mnemonic, bodajże, nie jestem pewien. Tak więc jak na cyborga to wygląda dość ludzko, stara się wyglądać ludzko, aczkolwiek
powiedziałem Groszowi, że nikt go nie pomyli z kimś innym. On jest cyborgiem i to widać wyraźnie. Zero za życia. Tak mówię za życia, ponieważ on przeszedł pewien rodzaj śmierci. Za życia był bardzo ambitnym, bardzo zdolnym. Właściwie był geniuszem, jeśli chodzi o informatykę. Geniusz informatyczny, który szalenie szybko piął się po szczeblach kariery w pewnej korporacji. Nazwa nie jest istotna, później ta korporacja wyjechała. I w tej korporacji, z racji swojego geniuszu, został wciągnięty do pewnych projektów bardzo super tajnych. Jeden z tych projektów bardzo nie spodobał się Zero. Chodziło o projekt związany z produkcją Destro. Destro, który jest jednym z głównych przeciwników, ten główny zły w świecie robotyka. Tak więc mamy Zero, który dowiedział się o Destro i Zero, ten ambitny młody człowiek, zaczyna sabotować ten projekt. Oczywiście korporacja dowiedziała się o tym, postanowiły wyeliminować zagrożenie. I faktycznie załatwiły Zero bez problemu, zostawiając sobie no, to co najważniejsze, czyli zostawiając mózg. Pozbyli się całego ciała Zero i sobie zabrali mózg i zastosowali eksperymentalną technologię. Mózg jest w słoju, bąbelki lecą z góry do góry, podświetlony na niebiesko LED-owo. Mózg ma podłączone kabelki, które delikatnie pulsują. To wszystko podłączone jest do maszynerii. Ten jego genialny mózg jest wykorzystywany jako bioprocesor. Bioprocesor do tworzenia kolejnych projektów, nad którymi pracuje ta korporacja. I to trwa lata. Przez lata albo miesiące to nie jest do końca ustalone. Zresztą nie jest to bardzo istotne w tej historii. W każdym razie trwa bardzo długo. Ten mózg służy korporacji. Jest zniewolony. Zainstalowano tam to samo, co instaluje się w klonach. Ten biosterownik czy coś takiego. I w tym momencie Zero zrobił coś niesamowitego. Coś, czego nie udało się nikomu uzyskać, osiągnąć. Otóż Zero zhakował swój własny mózg. Zhakował swój własny mózg i wydzielił tam część tego mózgu, tej osobowości, żeby stworzyć subosobowość. I postać gra tą subosobowością. Otóż ona i odizolowała się od głównego mózgu. Nie jest tak genialna, jest bardziej grywalna, jest bardziej ludzka. I ta część mózgu udało jej się wyswobodzić, znaleźć surogata, znaleźć, jeśli nie widzieliście filmu Surogaci, to polecam, świetny film, znaleźć maszynę, którą mogłaby sterować. Otóż cyborgi mają jeszcze jedną możliwość. To jest bardzo droga technologia, ale niektóre ją mają. Otóż ten dysk nie jest w robocie, tylko jest w banku dusz, w jakimś budynku, który ma super stację nadawczą. I można sterować zdalnie, oczywiście w jakimś tam obszarze, można sterować zdalnie takim robotem, takim cyborgiem właśnie, no cyborgiem, tak trzeba to nazywać, cyborgiem. Tak więc obecnie Zero gra subosobowością geniusz mózga, która ta subosobowość steruje pewną maszyną, która pojawia się w scenariuszu. Trochę to skomplikowane, ale myślę, że to zrozumieliście. A jeśli nie, to musicie zrozumieć, że po prostu świetnie się gra taką postacią i świetnie się prowadzi dla takiej postaci. Jest mnóstwo motywów, które mogę wykorzystywać. Jak zerwanie połączenia, jak wyjście poza obszar, nie możesz tam pójść, bo stracisz zasięg, nie będziesz mógł sterować tym surogaci. No i oczywiście, Piotrze, mam nadzieję, że tego nie słuchasz, ten mózg Zero, ten główny, może się pojawić w scenariuszu jako główny zły i tak też się stało.